Elo, elo, rowerzyści i kolarzy, to co dzisiaj Wam pokażę, to ustawka szosowa, nie gravelowa, szosowa, w nieco większym gronie. Zobaczymy, ile osób dzisiaj się pojawi, bo zapowiadałem się, że dzisiaj będzie właśnie film nagrywany, że będzie z tego relacja, a będą dodatkowe atrakcje, a mianowicie to, że można wygrać wycieczkę all inclusive na Tour de France oraz będzie objazd wyścigu szosowego, który się odbędzie w Kowalu. A, witam weteranów. Cześć. Pogoda się w końcu dopisuje. Praktycznie wszyscy na krótko i z jesieni zrobiło się lato. Zgodnie z planem powinny być dwie, albo może nawet trzy grupy. Zobaczymy, ile osób się pojawi, bo wedle przepisów maksymalnie w grupie może jechać 15 osób i odstępy muszą być co 200 metrów. I na tym wyścigu prawdopodobnie się pojawię. Miałem trochę inne plany, ale jednak chyba wystartuję w tym wyścigu, więc jeżeli ktoś będzie chciał się ze mną zmierzyć albo w ogóle pojechać jakiś fajny wyścig szosowy, to oczywiście zapraszam. Link do zapisów będzie w opisie. Dobra, lecę. A Łukasz, jakie ty masz ładne oponki, ty. Bezer Uvelo. Z żółtym napisem, kolekcja. Takie kolekcjonerskie trochę. Takie były razem z kołami. Tak? A koła masz też nowe. No, bo masz. Siema wszystko. No, widziałeś? Zawodników. A dobra, to mogę? Mogę ja? Mogę ja? Zobaczę się na ochotnika. Dobra. Robimy tak. Ja jestem liderem pierwszej grupy, Michał jest liderem drugiej grupy. A ja liderem trzeciej. Tak? Chcesz być liderem trzeciej grupy? Trzecia grupa jest tam... Tak, taka najbardziej wyluzowana. Dobra, okej. Okay. Ruszamy.
370 na zmianie. Ja pomału jadę. Dobra, dogonimy, spokojnie. Ta grupa jedzie jeszcze jedną. Cześć! Hej! Zrywają z koła. A, ale tego mi brakowało właśnie. Jazdy szosowej, bez kalkulowania. Po zmianach, raz mocniej, raz szybciej. Chłopaki młode, mocne są. U mnie noga trochę zamulona po ostatnich wojażach, czyli tydzień temu jechane 200 km. No nieźle. Jak trochę więcej wypocznę, to będzie lepiej. Nie wiem, czy mnie słychać, czy nie. Jadę jeszcze do mówionego punktu mety, czyli do Ambrozji. Tam jakieś izotonika się napije i czas.
dwa pupa. Ja za wami jeszcze. Bartek też pojechał. Też? Ale jeszcze takie starsze mamy. Akurat 100 km mi wpadło. 88. Średnia, no powiedzmy, że 36. No, nieźle. Dobra, ja się cieszę, że w końcu pojeździłem na szosie. Pierwsza jazda, taka porządniejsza, zaliczona w grupie. Wiadomo, trochę dziwnie po takiej dłuższej pauzie, ale nie było źle. Jak zwykle u nas Maciek i Miłosz to mega konie, mi jeszcze trochę brakuje. Muszę nogę odmulić. No, ale fajnie. Jeszcze raz zapraszam do wyścigu, który się odbędzie 2 lipca. Jakby ktoś nie wiedział, to tutaj pracuję w Krosie. O, niedzielę zamknięte, ale od poniedziałku zapraszam. Szło się zmęczyć, ale noga przypalona, fajnie było. Bardzo dużo osób się stawiło na starcie, bo było chyba łącznie 40 osób. Podzieliliśmy to wszystko na 3 grupy. Mam nadzieję, że każdy był zadowolony. Sprawdził przy okazji nogę, przypalił nogę. To najważniejsze tak na początek sezonu. Czas teraz trochę wypocząć i troszkę przygotować się do następnego maratonu, który będzie miał 200 km i 4000 metrów przewyższenia. Zobaczymy, jak to będzie. Będzie to jak zwykle wspaniała przygoda. Dobra, pamiętajcie, sub, łapa, dzwonek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.